Czy Wieluń ma szansę na inwestycję związaną z wykorzystaniem wód geotermalnych? To pytanie na antenie naszej stacji zadajemy po raz drugi i nie bez powodu, bowiem kwestia ewentualnego wykorzystania wieluńskich pokładów wód geotermalnych stanęła na ostatniej sesji Rady Miejskiej. A co się stało wcześniej? Cofnijmy się do 26 stycznia. To wszystko gwoli wprowadzenia do tematu. Pierwsze kroki w sprawie zostały już jednak poczynione, a mowa tu o specjalnym spotkaniu włodarza miasta z przedstawicielami firmy Geothermal Energy Poland spółka z o.o. Holding obejmujący swoją strukturą sieć międzynarodowych spółek zajmujących się budową elektrowni geotermalnych, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w branży elektrowni geotermalnych. Efektem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Wieluń a firmą Geothermal Energy Poland dotyczącą podjęcia współpracy w procesie podejmowania działań formalno-prawnych zmierzających do przeprowadzenia audytu uwarunkowań formalno-prawnych oraz technicznych, w szczególności geologicznych, wskazanego przez gminę miejsca potencjalnej lokalizacji przyszłej inwestycji związanej z powstaniem elektrowni geotermalnej w Wieluniu na terenach, na których zlokalizowano złoże wód geotermalnych. Porozumienie podpisano m.in. w obecności przedstawicieli Instytutu Badań i Rozwoju Energii Geotermalnej Chińskiego Uniwersytetu na Łogoziemi oraz węgierskiej firmy Triosan Holding zajmującej się realizacją projektów geotermalnych opartych na technologii rozprężacza śrubowego. A teraz wracamy do sesji. Radni byli bardzo ciekawi, skąd pomysł takiej właśnie inwestycji. Wyjaśnił to włodarz miasta. Były dwie inspiracje. Pierwsza to dokument, który jest w posiadaniu gminy Wieluń od roku 2004. To jest projekt kaskadowego wykorzystania wód geotermalnych na terenie gminy Wieluń. To pochodzi jeszcze z czasów, kiedy burmistrzem Wielunia był obecny na sali pan radny Majcher. To była pierwsza inspiracja. Druga inspiracja pojawiła się w ubiegłym roku, ponieważ pojawiła się taka publikacja na rynku wytwarzanie energii elektrycznej zasobów geotermicznych Polski. To jest nowa publikacja z 2014 roku. Potem była już dyskusja o tym pomyśle, momentami bardzo emocjonująca, z główną rolą radnych z klubu Sport, Zdrowie, Edukacja. Co wiemy, szanowni państwo, o firmie Geothermal Energy Poland spółka z o.o.? Otóż na podstawie ogólnodostępnych informacji wynika, że została ona założona w dniu 25 sierpnia 2015 roku, więc niecałe pół roku temu, czyli doświadczenie w branży geotermalnej praktycznie żadne. Prezesem jednoosobowego zarządu spółki jest pan Oleksandr Kunstiw, narodowości ukraińskiej. Firma posiada wirtualne biuro przy ulicy Grzybowskiej 87 w Warszawie, gdzie miesięczny koszt utrzymania takiego wirtualnego biura wynosi 50 zł netto. Skoro biuro wirtualne, to odpłatność, szanowni państwo, jak widać, też wirtualna. W rubryce dane kontaktowe jest napisane brak danych. Kapitał zakładowy firmy wynosi 5000 zł. Jak państwo wiedzą, w świetle polskiego prawa jest to wymagane minimum, aby móc zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Panie burmistrzu, panie tutaj kolego Duda, pan burmistrz nie zobowiązuje się o budowę tego, bo nie chce ponosić żadnych kosztów. Żadnych kosztów nie chce ponosić. To tylko jest po prostu chęć, że jeżeli firma chce tutaj takie coś zbudować. Jaka firma? To proszę, chwileczkę. To już w tej chwili na razie o budowie nie było mowy. O, tak. A teraz jak te badania? Czyli satelitarnie będzie badane to miejsce, czy tam są w ogóle te źródła. A później dopiero zaczną się odwierty. No być może, że na tym się skończy, prawda? Że na tym się skończy. Tak to będzie wyglądać. W dalszej części dyskusji samorządowcy mieli m.in. pretensje do burmistrza Okrasy, że ten zaskakuje ich różnymi sprawami w ostatniej chwili, nie dając szansy na zapoznanie się z tematem, tak jak to było właśnie w przypadku geotermalnego spotkania. Pojawiła się też żółta kartka, chyba w ogóle po raz pierwszy w historii obrad lokalnego parlamentu Wielunia. No muszę stwierdzić z przykrością, panie burmistrzu, że czasami odnoszę takie wrażenie, że pan nas nie traktuje poważnie, czy ktoś inny. No, że na temat takiego porozumienia zostajemy poinformowani 2 godziny wcześniej, 3, że będzie takie podpisane porozumienie, że pan rozmawia na ten temat, a prasa już od samego rana
informacje daje. Ja nie muszę kupować gazety, żeby się dowiadywać, że takie porozumienie w dniu tym i tym zostanie podpisane. No panie burmistrzu, dzisiaj dostajemy na serwisie informacje. Tutaj Klub Sport, Zdrowie, Edukacja, nie tylko, bo inni radni też zwrócili się, żeby ten temat był poruszony na sesji, czy o udzielenie tych informacji. Ja jeszcze się zwracam po raz kolejny. Panie burmistrzu, niech pan nas informuje wcześniej, czy jakiekolwiek materiały są na ten dany temat. Informować nas wcześniej, nie na sesji, czy za 2:09, czy za 5. Ja pana tak porównać mogę do takiego wybitnego trenera, szczerze mówiąc. Pan nigdy nie przegrywa. Pan nigdy nie przegrywa. Otóż przytoczę przykład ulicy Olchowej. Było ostatnio spotkanie. Na wniosek jednego mieszkańca miała być zmiana zagospodarowania przestrzennego. Pan wychodzi jak bohater, bo mówi, to radni decydują w tym mieście, czy będzie zmiana, czy nie będzie. Czterokrotnie pan to powtarzał. To radni decydują, czy to będzie, czy nie będzie. To radni decydują. Dobrze. Wygrali mieszkańcy, którzy postawili się w dużej ilości właśnie tutaj, w tej sali na spotkaniu i powiedzieli nie. Powiedzieli nie. Tego projektu uchwały nawet dzisiaj nie ma w porządku obrad. Drugi przykład. Jelonek. Kolejny raz stawia nas pan przed mieszkańcami w bardzo złym świetle, bo okazuje się, że uchwała jest według mnie bardzo źle przygotowana. I my jako radni musimy mieszkańcom powiedzieć nie, nie dostaniecie. Przepraszamy. Burmistrz źle sformułował uchwałę. Trzecia sprawa. Kolejny raz mieszkańcy ratują się, kiedy SKO wydaje decyzję środowiskową odnośnie betoniarni. Tutaj akurat mieszkańcy się ratują, panie burmistrzu. Otrzymałem maila o godzinie 8:54. Będąc w pracy, no ja nie odczytuję maili w ten sposób, że w tym samym dniu o godzinie 13 ma być ta, tak jak pan burmistrz mówi, historyczna, kolejna zresztą, historyczna chwila dla naszego miasta. No i po prostu z tym się nie godzę i przeciwko temu stanowczo protestuję. Kończąc jak gdyby swoją wypowiedź, powiem tak. Panie burmistrzu, gmina i miasto Wieluń to nie prywatna firma, gdzie prezes jednoosobowo może podjąć decyzję co do jej przyszłości. Dlatego też, panie burmistrzu, jako klub radnych chcemy dzisiaj panu pokazać za dotychczasowe działania żółtą kartkę. Ale to jeszcze nie koniec dyskusji. W dalszej jej części jeden z samorządowców zaproponował ponadto utworzenie specjalnego geotermalnego zespołu roboczego. Oczekiwałbym od pana burmistrza, aby tak ważne tematy dla całej społeczności gminy Wieluń były najpierw omawiane na forum Rady Miejskiej, żeby pan składał propozycje właśnie co do kierunków rozwoju naszej gminy, co do szans, które tkwią właśnie w odnawialnych źródłach energii, no a również żebyśmy byli zapoznawani z treścią podpisywanych przez pana później tych porozumień. I gdyby to było zostało uczynione, to podejrzewam, że znacznie liczniejsze grono radnych przybyłoby na ten ceremonialny akt podpisania tego porozumienia i pewno spotkałoby się to, może by się to spotkało, jeżeli byśmy to wcześniej zaakceptowali, przyjęli, może i owacjami na stojąco. A tak to wyszło, no jak wyszło. Panie burmistrzu, zabrakło na pewno takiego spotkania roboczego. Roboczego spotkania, na którym by właśnie pan burmistrz przekazał Radzie swoją wizję właśnie tej geotermii. Zabrakło właśnie konsultacji, jeśli chodzi nawet właśnie o podpisanie tego porozumienia. Bo pan burmistrz cały czas się podkreśla, że gmina nie poniesie żadnych kosztów. Ale jak w tej chwili się okazuje, jak przekazał tutaj radny Duda, to pan profesor, które to opracowanie było w 2004 roku opracowane dla gminy Wieluń, zastrzega sobie prawa autorskie. Dlatego panie burmistrzu pytam się, skąd teraz gmina bezkosztowo weźmie dokumentację, żeby przekazać tej spółce? Czy wolno było burmistrzowi w interesie całej gminy podpisać tak,
tak wielkie porozumienie, które moim zdaniem nosi znamiona umowy. No i powtarzam to pytanie. Czy to porozumienie o współpracy nie ma zobowiązań finansowych? Pan burmistrz mówił nam, że zwrócił się z opinią do biura prawnego. Moje pytanie, czy jest pisemna opinia tego biura? Jeżeli nie ma pisemnej, to znaczy, że tak naprawdę w ogóle nie było. To, czy gmina podejmie jakieś zadanie gospodarcze, nie zależy tylko od woli burmistrza. Co do geotermii do tej pory, na podstawie geotermii toruńskiej widać, jak państwo polskie traktowało geotermię i podmioty, które się chciały zajmować geotermią. W związku z tym wszystkim, co tutaj się stało, co jest dla mnie niesamowicie bulwersujące, dlatego że wcześniej już wyrażałem swoje wątpliwości co do dysponowania przez burmistrza tak niesamowitym majątkiem gminy, z którego korzyści może mieć wszyscy, nie firmy zachodnie czy wschodnie, tylko po prostu wszyscy. Zgłaszam wniosek formalny o powołanie geotermalnego zespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie planu kroków celem budowy elektrowni geotermalnej. A teraz czas już na komentarz drugiej strony, czyli burmistrza Wielunia. Taka katastroficzna wizja, którą nakreślił pan radny Duda, pan radny Psuja i pan radny Kucharski. Wręcz można zapytać, co się stało, skoro niecałe 6 tygodni wstecz na tej sali była głosowana i omawiana uchwała budżetowa na 2016 rok i wszyscy radni, mówiąc kolokwialnie, wyrażali swój entuzjazm co do przygotowanego projektu budżetu. I czy w ciągu tego miesiąca i 12 dni tego roku coś w tym budżecie jest nierealizowane przez nas? Wręcz odwrotnie. Gdyby pan, panie radny Duda, słuchał tego, co ja mówiłem i też choćby tego o współpracy z panem profesorem Zimnym, to oczywiście ja powiedziałem bardzo wyraźnie, że pan profesor Zimny bardzo chciał współpracować z nami, tylko na zasadzie takiej, że gmina będzie zaangażowana kapitałowo w ten projekt wielu samorządów, kapitałowo. Moim zdaniem, patrząc na to, jak dotychczas wyszły gminy na współfinansowanie geotermii, było to moim zdaniem zbyt duże ryzyko. I stąd powiedziałem panu profesorowi, że nie. Ale widzę, że teraz po zawarciu tego porozumienia pan profesor przysyła wniosek, propozycję, że są w stanie zrobić budowę pod klucz. Jeszcze w tym tygodniu będzie z naszej strony akces do tego, żebyśmy takie porozumienie z panem profesorem Zimnym i z jego organizacją podpisali, żeby oni również nam to zrobili pod klucz. Bardzo chętnie podpiszemy. Nie ma żadnego problemu i w tym kierunku pójdziemy. I na razie tyle. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia. W programie pokażemy państwu całą dyskusję o szansie Wielunia na inwestycję związaną z wykorzystaniem wód geotermalnych.